Chwała naszemu Bogu i naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, o wam, bracia i siostry, pokój Boży. Przypomniała mi się taka pieśń, którą młodzież śpiewała. Gdy myślę o niebie, tam jest napisane, ta pieśń mówi o tej wspaniałym niebie. Myślę, że gdy myślimy o niebie, przychodzi do naszego serca radość, przychodzi do naszego serca to dziękczynienie dla Boga, że mamy, Pan Jezus powiedział, że mamy dom w niebie, On poszedł przygotować nam, a jeśli pójdzie i przygotuje, weźmie nas do siebie, abyśmy z Nim razem byli. Myślę, że napełnia wasze serca radość ze zbawienia życia wiecznego, z tego, że gdy odejdziemy do wieczności, będziemy już razem z Panem. Apostoł Paweł mówi o tym, że on już by chciał być razem z Panem, i tego, ale mówi dla nas, dla was jest to lepszą rzeczą, abym został. I taka też była wola Boża. Ale myślę, że gdy myślimy o niebie, gdy myślimy o naszej wiecznej ojczyźnie, to gdzieś w naszym sercu tam zaczyna coś grać, zaczyna przychodzić ta radość, że już wkrótce Pan nas zabierze, czy poprzez śmierć, czy może przyjdzie i zabierze nas, abyśmy razem z Nim byli i abyśmy się razem cieszyli. A jeżeli gdzieś nie ma tej radości, nie ma tego wesela, no to trzeba coś zrobić w swoim życiu, aby ona była. Pamiętam, kiedyś stałem na zgromadzeniu i taki przyszedł smutek, nie wiadomo skąd, różny ten smutek przychodzi, jeden światowy, drugi ku upamiętaniu, jak Słowo Boże mówi. I tak stoję taki smutny, myślę o różnych rzeczach, a Duch Święty mówi, ten, który Słowo Boże mówi, jest pocieszycielem. Mówi, ale ty zacznij uwielbiać Jezusa. Zacznij się radować w Panu. I gdy to zacząłem robić, przyszła radość, przyszło wesele, smutek odszedł, odeszły te wszystkie niepotrzebne rzeczy i była ta cudowna społeczność z Panem. Pragnę czytać Boże Słowo. Będę czytał, może rozpocznę z Ewangelii Jana, 6 rozdziału, 67, może do 69 wersetu na razie. Wtedy wiemy, jest to historia, gdy Pan Jezus powiedział, że On jest tym chlebem żywota, że Jego trzeba spożywać, pić Jego krew. Oni nie rozumieli może tego. Z drugiej strony uczniowie powiedzieli niektórzy, że jest twarda mowa, że trudno jej słuchać. I wielu odeszło w tym, wielu się zgorszyło. A Pan Jezus mówi na końcu, wtedy Jezus rzekł do 12, czy wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Krótki, acz treściwy fragment Bożego Słowa. Pan Jezus się pyta, często i może w naszym życiu zadaje pytanie, czy Ty chcesz odejść? Czy chcesz zrezygnować z tej drogi, na którą Cię postawiłem? Do której Cię powołałem? Czy Ty chcesz też zrezygnować? I często wielu chrześcijan w współczesnym świecie widzimy, rezygnuje. Rezygnują z tej walki, z tej drogi, tej walki o wiarę, które jest napisane. Juda pisze o tym, że raz na zawsze została przekazana komu? Wam, świętym. Nie komuś innemu, tylko każdemu z nas, aby ta wiara się w nas rozwijała i będziemy też dzisiaj mówić o tej wierze, ale Szymon Piotr, i myślę, że wiele razy, może i z naszego serca niech popłyną te słowa, gdy przyjdzie rezygnacja w naszym życiu z różnych sytuacji, Panie, ale do kogo pójdziemy? Do kogo pójdziesz? Do kogo ja pójdę? Kto ma żywot wieczny? Kto ma słowa żywota wiecznego? Nikt, tylko Chrystus Pan. Tylko, bo Ty masz słowa żywota. I myśmy poznali, żeś Ty jest Chrystus, uwierzyli, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga żywego. Myślę, że myśmy uwierzyli, abyśmy podążali tą drogą i nie ma innego wyjścia, nie ma innego ratunku dla żadnego człowieka, jak tylko w Jezusie Chrystusie, bo tylko w Jezusie Chrystusie, tylko Jezus Chrystus ma słowa żywota wiecznego do mojego i do Twojego życia. Dalej otwórzmy list do Hebrajczyków, będziemy czytać dłuższy fragment Bożego Słowa, może niecały, zaczniemy od 10 rozdziału, 36 do końca tego rozdziału, później 11 rozdział od 1 i może 6 werset. Nie będziemy czytać tych wszystkich rzeczy, choć nie będziemy też mówili, że to jest wyrwane z kontekstu, bo to wszystko razem będzie się zazębiać. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść,
a i nie będzie zlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem tego, o czym nie widzimy. I dalej. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Może na razie ten fragment Bożego Słowa. Widzimy tutaj, a autor listu do Hebrajczyków mówi o tym, abyśmy wytrwałości nam potrzeba. Wiemy, że do życia przychodzą różne zmagania, różne problemy przychodzą do naszego życia. Często jako doświadczenia, często wynik naszej głupoty, naszych niepotrzebnych postępowania, naszych niepotrzebnych zapędów, czy innych różnych rzeczy, różne sytuacje przychodzą do naszego życia. Ale Słowo Boże mówi o tym, że może różnie to być w życiu, ale aby wytrwałości nam potrzeba, aby iść dalej tą drogą. Słowo Boże mówi w księdze proroka Izajasza, że jest to droga bita, mowa o drodze Ewangelii, jest to droga bita, to jest droga, którą Pan Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Słowo Boże mówi, że nie ma na niej dzikiego zwierza, wiemy, że On chodzi wokoło, chce, żebyśmy zeszli z tej drogi, bo On wie, gdy zejdziemy z tej drogi, wówczas jesteśmy w Jego mocy, a Chrystus Pan nam może w ten czas już nie pomóc, choć wiele razy okazuje nam łaskę i wprowadza nas z powrotem, pociąga nas z powrotem na tą drogę, którą On jest. I dalej Słowo Boże mówi, żebyśmy wypełnili wolę Bożą i mówi jeszcze mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I dalej mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jest to napisane również w liście do proroctwie Habakuka, ten fragment Bożego Słowa. Kiedyś jako młody chrześcijanin myślałem, że życie z wiary to znaczy, że teraz nie będę pracował, teraz nie będę robił różnych rzeczy, a będę żył wiarą i Bóg mi wszystko da, czy w taki czy w inny sposób. Ale po wielu latach zrozumiałem to, że tu chodzi o życie wieczne, o moją i twoją duszę, że wiara jest, a Piotr pisze o tym, że osiągając cel wiary, zbawienie duszy. Cel wiary, zbawienie duszy. Czyli wiara dotyczy zbawienia naszej duszy. A trudzić się tu mamy, prosimy Pana, Pan okazuje łaskę, daje nam możliwości, ale Słowo Boże mówi, że ktoś kiedyś powiedział, że dobrze przepracowany dzień jest Bożym błogosławieństwem. Nie przetyrany, czy aż że człowiek już wieczorem pada, już nic nie może, ale dobrze przepracowany dzień jest Bożym błogosławieństwem. I dalej właśnie mówi, ale mówi, my nie, żebyśmy się nie cofali. I często, zobaczcie, jak mówiłem wcześniej, wielu, wielu chrześcijan zaczyna się cofać, bo przychodzą trudności, bo przychodzą problemy do życia i zaczynają się cofać. Przychodzi rezygnacja, że ja nie dam rady, że ja zrezygnuję, że nie potrafię, że nie umiem, nie nadaję się. I często, czy może w waszym życiu takich myśli nie ma? W moim wiele różnych myśli było, że odnośnie rezygnacji, odnośnie pewnych sytuacji, bo nie dawałem rady, bo często przegrywałem z grzechem w swoim życiu i nie dawałem rady i przychodziła ta rezygnacja. Ale Słowo Boże mówi dalej, ten 39 werset mówi, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyli my wierzymy. Właśnie tu podstawa, dzisiaj dalej chciałem mówić o wierze, o tym, abyśmy mieli tą wiarę, abyśmy spoglądali później, gdy będziemy patrzeć, bo gdy czytamy ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, on pokazuje wspaniałe, cudowne Boże świadectwa, ale wskazuje na samym końcu, w 12 rozdziale, mówi, patrzcie na Jezusa. Patrzcie na Jezusa. Nie patrzcie na ludzi, bo ludzie są różni, ale patrzcie na Jezusa. I właśnie tutaj mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. A czego się spodziewamy? Że będziemy w niebie? Czego się spodziewamy, że będziemy Go oglądać takim, jakim jest? Czego się spodziewamy, że Bóg oczy wszelką łzę, że nie będzie troski, mozołu, nie będzie tam różnych innych tych niewłaściwych rzeczy, ale będzie tylko On, będzie wieczna radość. Słowo Boże mówi o tym, co nie przyszło na myśl, co oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. To jest ta Boża obietnica, to jest to, że to, co Bóg dla nas ma, tego i to poprzez wiarę możemy
widzieć oczyma wiary, możemy to widzieć i możemy tego doświadczać, bo też w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków jest napisane, że ci, którzy zakosztowali wieku przyszłego, czyli można już dzisiaj poprzez wiarę kosztować przyszły wiek. Można. I dalej Słowo Boże mówi, że wiara jest potrzebna do życia, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Dlatego też, gdy będziemy czytać później dalej ten 12 rozdział listu do Hebrajczyków, tam jest napisane, że to Chrystus Pan stał się dla nas sprawcą i dokończycielem wiary, czyli dał nam tą wiarę, abyśmy mogli uwierzyć. Często to nie z nas, tylko to jest łaska Boża, że On nam dał tą wiarę, abyśmy mogli uwierzyć. Gdy czytamy 3 rozdział Dziejów Apostolskich, widzimy tam o uzdrowienie tego chromego przez Jana i Piotra, Piotra i Jana, i widzimy tam później Piotr wyjaśnia, na jakiej zasadzie to działa. Mówi, wiara wzbudzona przez kogo? Przez Jezusa dała uzdrowienie na oczach was wszystkich. On dał uzdrowienie, czyli najpierw Chrystus Pan wzbudził w nim wiarę. I tutaj tak samo, że bez wiary nie możemy się podobać Bogu. Dlatego też Chrystus Pan przyszedł do twojego i do mojego życia, dał nam tą wiarę, abyśmy mogli podobać się Bogu. Ale mało tego, mówi Słowo Boże, mówi, kto przystępuje do Niego, musi wierzyć, że On istnieje. I mało tego, ale też i nagradza tych, którzy Go szukają. Jeżeli szukamy Bożego oblicza, jeżeli jest ta wiara w naszym życiu, wówczas Pan daje nam wspaniałe rzeczy, cudowne rzeczy. Choć nie jest tu mowa, gdy myślimy o wspaniałych, o cudownych rzeczach, mamy tam my swoje wyobrażenie. Ale Boże myśli, jak w 55 rozdziale Księgi Proroka Izajasza są, często jest zapisane, są inne niż nasze. My myślimy, że Bóg błogosławi w ten sposób, ale Bóg to czyni w inny sposób, bo On jest jedynie mądry. Słowo Boże mówi, jedynie dobry jest tylko Bóg. I On wie, jak nas ubłogosławić, jak nam dać dobre rzeczy. To tylko może wie Bóg, jak to uczynić. Choć często może na pierwszy rzut oka te dobre rzeczy nam się nie wydają dobre, ale z biegiem czasu widzimy, że przynoszą błogi owoc, przynoszą wspaniałe rzeczy do naszego życia. Świat działa w ten sposób. Najpierw wielka reklama. Jak wspaniale, jak cudowny, a często tragiczny koniec. A Słowo Boże mówi, abyśmy nie gardzili dniem małych początków. Bóg nie działa tak. Bóg działa powoli. On ma czas. I On wie, ile nam czasu zostało w życiu, aby działać w naszym życiu, aby nas przygotować, aby nas przemieniać. I widzimy tutaj odnośnie wiary, często wspominam, wiara z jednej strony są, tutaj widzimy, było wielkie Boże błogosławieństwo, a z drugiej strony mężowie wiary poumierali, niegodni, gdzieś tam tułali się, bezdomni, można powiedzieć, i tak dalej. Po prostu też byli mężami wiary. I Słowo Boże mówi. Ale w tym wszystkim właśnie 12 rozdział, od 1, może przeczytam do 6 wersetu, pokazuje przede wszystkim na Jezusa Chrystusa. Na Niego pokazuje. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślmy o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyśmy nie upadali na duchu utrudzeni. Może na razie ten fragment Bożego Słowa. Widzimy tutaj autor mówi przede wszystkim do chrześcijan, do wierzących mówi, aby patrząc na ten wielki obłok świadków, na tych wspaniałych ludzi, mężów wiary, mówi, ale coś wy róbcie w swoim życiu. Weźcie, złóżcie wszelki ciężar. Oj, wiele ciężarów jest w naszym życiu. Wiele trosk mamy w naszym życiu. Często myślimy o tym, aby że ci najbliżsi byli zbawieni. Ale czy ty zbawisz ich? Nie wiem, jak byś działał. Nie wiem, co byś zrobił. Nie zbawisz ich.
Słowo Boże czytaliśmy na początku, Piotr mówi, ty masz słowa żywota, to zbawia Chrystus Pan. My możemy tylko do Niego wołać, my możemy tylko polecić duszę, te dane prosić, Panie, okaż łaskę i miłosierdzie, a Bóg okaże łaskę i miłosierdzie. Bo myślę, jeżeli daje nam pragnienie wołania do Niego za kimś, to znaczy to, że jest potrzeba, bo Bóg, Duch Święty chce działać, jest potrzeba, aby była modlitwa stawiennicza za tą daną duszę. Jest potrzeba. Ale my nie zbawimy. Zobaczcie, jeżeli by szło psychologicznie zmienić ludzi, mentalność, to i komunizm by się udał. I wiele innych rzeczy by się udało. Ale to zmienia serce tylko Chrystus Pan. Poprzez Boże Słowo przychodzi nowo narodzenie. Czyli po co się troszyć? Po co tak bardzo zabiegać? Po co tak myśleć dniami i nocami o różnych rzeczach? A Słowo Boże mówi, abyśmy złożyli ten ciężar u stóp Krzyża Golgoty, u stóp Jezusa Chrystusa. Ale dalej mówi też i o grzechu, który nas usidla, abyśmy ten grzech też zostawili tam, abyśmy pozwolili, aby on został tam przybity do krzyża, bo skoro jest jeszcze w naszym życiu, to znaczy, że on jeszcze żywy jest, jeszcze ma coś do powiedzenia, ale gdy zostanie przybity, już go nie będzie. Już jak pamiętacie, ja kiedyś usługiwałem o tym, że trzeba wyrwać to z korzeniami i już ten czas tego w życiu nie będzie. Ale też trzeba przyjść z tą sprawą do Jezusa Chrystusa. I dalej mówi, gdy już to zrobimy, biegnijmy. Potrzebna wysiłku. Biegnijmy, aby jak najszybciej dobiec. Zawodnicy nie biegną po to, żeby sobie biec, ale żeby dobiec do mety jak najszybciej. Jak najszybciej. A naszą metą jest wieczność. Naszą metą jest Nowy Jeruzalem. Naszą metą jest wieczna społeczność z Panem. Tam jest nasza meta. Więc biegnijmy, aby osiągnąć jak najszybciej ten cel, abyśmy mogli być w wiecznej społeczności z Nim. I dalej mówi, ale patrzcie na Jezusa w liście do Kolosan. Apostoł Paweł również pisze w 3 rozdziale o tym, abyśmy patrzyli na to, co w górze, tam, gdzie siedzi Chrystus po prawicy majestatu Bożego. A tu patrząc na Jezusa, na sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Patrząc na Jezusa, patrząc na Niego, przede wszystkim na Niego. Często chrześcijanie popełniają błąd, bo patrzą na ludzi. Patrzą na ludzi. Ich wiara często jest oparta o ludzi. I często, gdy człowiek zawodzi, ich wiara się sypie, wszystko się sypie i nie ma niczego. Ale gdy wiara jest oparta na Jezusie, bo On jest sprawcą, ale mało tego, również dokończycielem twojej i mojej wiary. Czyli On pragnie i działa w naszym życiu, aby nasza wiara, jeżeli Mu tylko pozwolimy, nasza wiara wzrastała, bo On chce, abyśmy, gdy przyjdzie ten dzień, byli pełni wiary, przyjdzie ten dzień, abyśmy byli pełni ufności, abyśmy mogli śmiało patrzeć w przyszłość. Mało gdy staniemy może już w tym dniu, trzeba odejść do wieczności, abyśmy patrzyli w przyszłość przychylnie, bo to wiara czyni w naszym życiu. Też apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze o tarczy wiary. Jeżeli ta wiara wzrasta, łatwo nam się ochronić przed tymi pociskami ognistymi złego. A jeżeli jej nie ma, to gdzie? Łatwo on trafi w nas. Łatwo trafi. I zaczynają się problemy. I zaczynają się różne sytuacje. Zaczynają różne pożądliwości płonąć, bo to są przecież ogniste pociski złego. I one zaczynają w nas płonąć. Zaczynamy gorzeć, w cudzysłowie, i zaczynają się problemy. I gdy widzimy tych świadków, widzimy, że autor listu do Hebrajczyków zwraca nam uwagę na Jezusa, który zasiadł po prawicy, i wiemy, że On tam zasiadł, aby wstawiać się za tobą i za mną, aby wstawiać się za nami. Wiara, jakże ważną rzeczą, gdy czytamy całą Biblię, powiem taki jeden przykład z 2 Księgi Królewskiej, z 5 rozdziału, i dzieci na szkółce już o tym się uczą, jak działa wiara. Jest mowa o Naamanie, który zachorował na trąd. Nie wiem, słyszał, widać, najeżdżali wcześniej ziemię izraelską, słyszał o Bogu Izraela. I ta wiara
w nim wzrastała. I gdy przyszła trudna sytuacja do jego życia, Bóg, odpowiadając na jego wiarę, posłał tą niewolnicę. Przecież nie musiała mówić jemu, że jest prorok, który może uratować. Przecież wrogowi mówić, że jest pomoc, że jest ratunek u kogoś. Że, przecież to był znamienity dowódca wojsk, przez którego Słowo Boże mówi, że król Aramu miał zwycięstwo. Przez tego właśnie człowieka. A ona mówi, ale Bóg odpowiadał na wiarę tego człowieka. Ona opowiedziała mu, o gdyby się mój pan spotkał z prorokiem, który jest w Izraelu. Wnet by go uleczył z trądu. I no pojechał. Nawet Elizeusz nie wyszedł do niego, zobaczcie. Nie wyszedł. I kazał mu się zanurzyć siedmiokroć w Jordanie. No trzeba było kawałek podjechać. Mówi, oburzony, jak to tak? Ale zobaczcie, co czyni wiara. Jak Bóg odpowiada na wiarę? Ci jego słudzy mówią, proszą go. Mówi, panie, idź, zanurz się, co ci szkodzi? To jest odpowiedź na wiarę. Chociaż on nie chciał, gdyby był sam, zrezygnowałby. Ale Bóg w cudowny sposób zadziałał w jego życiu. I przeżył Bożą łaskę. I jest wymieniany jako ten, który miał wiarę. Ten, do którego, na którą wiarę Bóg odpowiedział. I w wielu różnych sytuacji w Starym i w Nowym Testamencie widzimy, jak Pan Jezus, jak Bóg odpowiada na wiarę, która jest w naszym sercu. Nierządnica Rahab. Gdy Izrael wyszedł z Egiptu, nie wiem, czy była już na świecie, czy jej nie było, ale żyła w Jerychu. No wiemy, jaki to był proceder, co uprawiała nierząd, po prostu odpłatnie. Ale słyszała o tym, co się stało w Egipcie, bo różni ludzie przychodzili przez Jerycho i opowiadali różne sytuacje. I gdzieś ta wiara w niej wzrosła. Mimo tego, że była taka, a nie inna, ale miała wiarę. Ona później coś spowodowała, tak jak spowodowała w życiu Naamana. Że on już nie czynił tych rzeczy. I wiemy, że ukryła wywiadowców. Wiemy, że poprzez wiarę uratowała swoje życie. Uratowała swoje życie. Ona zmieniła swoje życie później. Już nie była nierządnicą. Wiemy, że jest w rodowodzie Jezusa Chrystusa wymieniona. Czyli widzimy, Bóg odpowiada na wiarę, jeżeli ona jest w naszym życiu. Widzimy historię z Nowego Testamentu. Syrofenicjanka. Przecież Pan Jezus wyszedł tak daleko. Przecież to już nie były ziemie Izraela. Wyszedł blisko Sydonu i Tyru, aby spotkać się z jej potrzebą, z jej wiarą. Aby odpowiedzieć na wiarę, którą miała w sercu. Aby ratować swoją córkę. I widzimy, córka została uwolniona poprzez wiarę swojej matki. Widzimy historię setnika, który cenił sługę. Może to był później Korneliusz, nie wiemy. Może ktoś, jakiś inny setnik, nie wiemy. Ale widzimy też historię, na wiarę, której Pan Jezus odpowiedział. Mówi, zobaczcie, jaką miał wiarę. Pan Jezus mówi i daje przykład. On wiedział, że wystarczy, że Chrystus Pan powie słowo, a jego życie ulegnie zmianie tego sługi. Zostanie uzdrowiony. Jakże on wierzył w potęgę i moc Bożego Słowa. Że Bóg wystarczy powie i wszystko ulegnie zmianie. Wszystko się zmieni. Wszystko może ulec zmianie, jeżeli tylko to powie. Ale ta wiara potrzebna. A często, jak to mówią, tej wiary nie chwataje. Często jej nie ma. Często gdzieś brakuje. Albo nam się wydaje, że jej nie ma. Prosty przykład. Gdy naród izraelski stanął przed Morzem Czerwonym, przez które miał przejść, z jednej strony zagrożenie, Egipcjanie, powrót z powrotem do niewoli, może śmierć, a z drugiej strony nic, żadnego wyjścia. Żadnego wyjścia. Ale gdy czytamy właśnie w liście do Hebrajczyków, czytamy, chociaż oni zaczęli narzekać, chociaż zaczęli już różne tam zamieszki się robić, ale mieli wiarę. I co spowodowało ta wiara? Że poprzez wiarę przeszli Morze Czerwone. A gdy Egipcjanie chcieli przejść, potopili się. Chociaż różnie sytuacje. Często myślimy, że jak się dobrze czujemy, to mamy wiarę. A jak się źle czujemy, to nie mamy tej wiary.
Wiara to nie uczucia. One towarzyszy. Bóg potwierdza swoją obecność w taki czy w inny sposób. Ale często jest tak, że Bóg cofa to doznanie swojej obecności i chcę, abyśmy chodzili wiarą, chodzili poprzez Boże Słowo. Nie tak, jak się czujemy, ale tak, jak mówi Boże Słowo. Bo to jest, czytamy w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, że tam jest napisane o tym, żeby nie wierzyli, a później byli nieposłuszni Bożemu Słowu, czyli że wiara równa się posłuszeństwo Bożemu Słowu, że chcę być Jemu posłuszny. Czyli jakże ważną rzeczą w życiu naszym jest wiara, aby ona wzrastała, aby przychodzić do Jezusa, aby prosić, aby On działał w naszym życiu poprzez swoje słowo, poprzez Ducha Świętego, aby nasza, twoja i moja wiara wzrastała, abyśmy mogli, gdy przyjdą różne sytuacje do życia, przejść. Zobaczcie, co ci młodzieńcy mówią z Księgi Daniela. Mówią, nie, bo my tobie pokłonu nie oddamy, a czy Bóg zechce, czy nie, to jest Jego sprawą. Czy nas wyratuje z pieca ognistego, czy nie, ale my twojemu bożkowi kłaniać się nie będziemy. Nie będziemy. Czyli zobaczy, mieli wiarę. I co się stało poprzez tą wiarę? Ukorzył się król nawet. Przyszedł anioł, aby i mało tego, nic im się nie stało. Ciekawa rzecz. Gdy przychodzą doświadczenia, gdy przychodzi ten ogień doświadczeń do życia chrześcijanina, wiecie co robi? To samo robi, co z tymi młodzieńcami. Nic się nie dzieje, oprócz jednej rzeczy, więzy zostają spalone. Nie ma więzów. Nie, ludzie zaczynają być wolni. Gdy przychodzą doświadczenia do naszego życia i przechodzimy je zwycięsko, wówczas Pan czyni w wspaniały sposób, że różne związania, różne sytuacje w naszym życiu, które nas związywały, przychodziły problemy, On ich już teraz nie ma. Znaczy, nie ma ich. Dlatego jakże ważną rzeczą jest, abyśmy mieli wiarę. Dalej, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on ciebie doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Słowo Boże mówi właśnie, gdy idziemy drogą wiary, będziemy przechodzić różne doświadczenia, będziemy przechodzić różne sytuacje, a często nawet gdy przyjdzie karanie, to nie po to, aby nas pognębić, ale po to, aby ciebie i mnie ratować. Abyśmy nie poszli na zagładę, jak jest apostoł Piotr pisze w drugim liście, że Chrystus Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, czyli przy powtórnego przyjścia, ale okazuje cierpliwość względem ciebie i mnie, bo nie chce, abyśmy poszli na zagładę razem z tym światem. I gdy przychodzi karanie, gdy przychodzi doświadczenie do naszego życia, to nie po to, żeby ciebie i mnie pognębić i abyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy, bo Bóg wie, że tacy jesteśmy i my też wiemy, że mamy problemy, że już nie jesteśmy tacy wspaniali, jak nam się często może wydaje, ale po to, abyśmy wzrastali w wierze, po to, abyśmy w naszym życiu była ta wiara, była obecność Boża w naszym życiu. I dalej mówi na końcu, może ten 12 werset przeczytam, może 11. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki do nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I dalej mówi autor listu do Hebrajczyków, zachęca, mówi, tak, karanie nie jest dobre, nie jest takie przyjemne, ale w przyszłości daje ten wspaniały owoc tym, którzy zostali wyćwiczeni. I dalej mówi, zachęca, jeżeli, i myślę, że i dla nas słowa zachęty, jeżeli twoje ręce już opadły, jeżeli twoje kolana już nie mają siły, aby dalej stać przed Bożym obliczem, to Słowo Boże zachęca nas, abyśmy na nowo wzięli tą siłę, na nowo te ręce podnieśli, na nowo, aby te kolana znowu były wyprostowane, abyśmy stali przed Bożym obliczem na nowo, aby Pan nas posilił dzisiejszego poranku, abyśmy na nowo mogli wznosić ręce. Myślę, że człowiek przygnębiony, człowiek smutny nigdy tak nie będzie stał. Będzie stał zawsze tak i patrzył tam. A dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, podnieście na nowo ręce.
podnieście swoje oczy ku Bogu. Tam, gdzie jest nasza ojczyzna, tam, gdzie jest nasza pomoc, tam, gdzie On jest obecny. Tam i patrzcie na Niego, a przyjdzie szybko pomoc. Słowo Boże mówi, zapisane jest, że Pan, że szybko przyjdzie z pomocą. Gdy tylko zawołamy, On szybko przyjdzie z pomocą. I mówi, aby nawet mało tego, jeżeli ktoś kuleje, często chrześcijanie kuleją, trochę świata, trochę chrześcijaństwa, to zostało uzdrowione, abyśmy byli zdrowymi chrześcijaninami, abyśmy szli tą drogą, którą Chrystus Pan jest, we właściwy sposób. Dlatego jakże ważną rzeczą jest przychodzić pod krzyż, jakże ważną rzeczą jest dzisiejszego poranku również przyjść do Jezusa i poprosić Go, aby dał nam mocy i siły do zwycięskiego życia, abyśmy mogli się cieszyć zbawieniem, abyśmy mogli się radować zbawieniem, bo myślę, często chrześcijanie, my zaprzeczamy temu, co mówimy. Mówimy o wiecznej radości, ciągle będąc smutni. Mówimy o nowym niebie, ale tak boimy się przejść na drugą stronę. Mówimy o wielu wspaniałych rzeczach, a tak jest całkiem inaczej w naszym życiu. Całkiem inaczej w naszym życiu. Jeżeli nie ma w twoim życiu radości, jeżeli nie ma tego pragnienia bycia z Jezusem już tam w wieczności, jeżeli nie ma tego, to znaczy, że trzeba coś zmienić w życiu. Trzeba dziś przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć: Panie, ja potrzebuję. Potrzebuję na nowo, abyś odnowił moje życie. Potrzebuję na nowo, abym mógł się cieszyć twoją obecnością, aby była ta tęsknota za moim wiecznym domem. Powiem jeszcze taką historię. Gdy tu się przeprowadziłem, to na początku ciężko, gdy człowiek przeprowadza się gdzieś tam, ciężko. Jest tęsknota za rodzinnymi stronami. Jest tęsknota za domem. Pamiętacie to? Pamiętacie. I niektórzy jeszcze może i to mają. To Bóg chce, aby była taka tęsknota za wiecznym domem. On chce, abyśmy, gdy usiądziemy, gdy mamy wolny czas, często wspominaliśmy nasz dom, naszych przyjaciół, nasze różne sytuacje, że gdy usiądziemy, wspominali o niebie, o tym, że tam ktoś czeka na ciebie, kto ciebie kocha tak bardzo, że oddał swoje życie, że on chce, abyś był gotowy, była gotowa, gdy przyjdzie ten czas, abyś mógł razem z nim być w wieczności. Dlatego, co Boże mówi, jeżeli opadły ręce, to je podnieście. Proście Pana o tą moc, abyście mogli podnieść. Jeżeli kolana się chwieją, jeżeli już omdlałe, to poproście, abyście mogli prosto stać przed Bożym obliczem, a Chrystus Pan może wszystko uczynić, bo Słowo Boże mówi, że dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, nie jutro. Panem jutra my nie jesteśmy. Ciągle przypomina mi się ta historia, gdyśmy modlili się o pewną siostrę, o chrzest Duchu Świętym i nie przeżyła, diabeł ją oszukał. I wiecie, co mówiła na każde pytanie, każdą propozycję? Jutro. I często chrześcijanie mówią, ja jutro się zmienię, ja jutro przyjdę do Jezusa i jutro coś się stanie w moim życiu. Ale czy ty wiesz, jak będzie, co będzie jutro? Jutro może być jeszcze gorzej. I już zapomnisz o wszystkim. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj jest dzień, który dał tobie i mnie Pan, aby ciebie pobłogosławić, aby tobie okazać łaskę, abyś miał radość zbawienia, aby ta wiara była, bo to przecież Chrystus Pan czyni, jeżeli tylko mu pozwalamy, że On jest sprawcą i też dokańcza naszą wiarę. Jakże wspaniały obraz mi się rysuje przed obliczem takiej, oto stoimy przed wiecznością, każdy z was, ty i ja, i dzisiaj Bóg Ojciec, bo Słowo Boże mówi, Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, mówi o tym, że mówi, że Ojciec o cokolwiek będzie prosić, to ja nie będę prosił go, bo Ojciec też was miłuje i wam da. Miłuje was Ojciec i da. I ja was miłuję i dam. I Duch Święty czyni wszystko. I dzisiaj Bóg Ojciec jest na tym miejscu. Bóg Syn jest na tym miejscu. Duch Święty jest na tym miejscu, aby ciebie błogosławić, aby działać w twoim życiu, aby ciebie przygotować do wieczności, gdy przyjdzie ten dzień, abyś była gotowa. Ale mało tego, aby była ta radość zbawienia, aby była ta radość społeczności z Nim, wieczna, ta radość dzisiejszego poranku, nie kiedyś tam wieczności,
Bo często mówi, Królestwo Boże jest pośród was i w was. Jest to Królestwo Boże. A Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Te rzeczy. Czy to jest? Jeżeli nie ma, proś Pana, aby wróciła na nowo ta radość, aby wróciło to wszystko na nowo, abyś mógł się cieszyć. Potrzeba nam wiary, potrzeba nam przemiany, a to może uczynić tylko Chrystus Pan i dla Ciebie, i dla mnie. On chce to uczynić dzisiejszego poranku. Staniemy, przyjdziemy przed Boże oblicze. Jeżeli trzeba, powiemy Mu o swoich problemach. Jeżeli trzeba, powiemy Mu też o swoich upadkach. Jeżeli trzeba, powiemy Mu, czego oczekujemy od Niego. A On okaże nam łaskę i miłosierdzie.